Siemanko, jestem Winlife, ze mną jest Dawid Amro. Cześć, witam serdecznie. Jesteśmy po pierwszej konferencji gali Prime Kosmos. Jak emocje? Powoli opadają dopiero. Kurde, bo masz walkę. I gabarytowo, ile ważysz teraz? 77 kg w dniu dzisiejszym. Twój przeciwnik ile waży? No podobno 150, 160. Czyli dwa razy więcej. No tak, zgadza się. Walczycie w formule? Boks w małych rękawicach. Jak chcesz to zrobić? Właśnie wiele osób mnie o to pyta, a odpowiedź jest banalna. Znokautować. Znokautować w boksie. Dobra, trenujesz boks? Nie, trenuję pełne MMA. Nie trenuję tak samego boksu. Boksu. Bo ja wiem, że masz mocne kopniaki. Tutaj kopniaków nie będzie. Wiem, że Heckman ma kontuzję jakąś z nogą, tak? Nie oszczędzi swojej nogi zresztą. Tak, zgadza się. Z tego względu jest boks, czy jak to się stało, że masz takie warunki? No tak, Heckman powiedział, że w innej formule się nie będzie mierzył ze mną z racji na to, że ma podobno chore kolano. Okej, okay, dobra. A ty jesteś w treningu? Czy teraz trenujesz przed walką? Nie, cały czas trenuję. Wiadomo, no nie tak jak do walki, tak, rekreacyjnie bym to nazwał, a przed walką tak całkiem poważnie. Bo zawsze wyjeżdżałeś przed swoimi walkami na jakieś konkretniejsze treningi? Czy teraz przed walką z Heckmanem miałeś jakiś wyjazd, obóz czy coś? Czy po prostu tak jak powiedziałeś przed chwilą? Nie, za mało czasu zostało. Dopiero dowiedziałem się o walce półtora tygodnia temu, więc to już było za mało czasu na organizację jakiegokolwiek obozu poza granicami naszego kraju, czyli w Tajlandii, bo tam zazwyczaj wyjeżdżałem trenować, tam mi się fajnie wyjeżdża, tam mi się fajnie trenuje, tam po prostu fajnie odpoczywam, regeneruję się, ale tak jak mówię, no za mało czasu, żeby to zorganizować teraz. Masz jakiś konkretny game plan na Heckmana, jak to zrobić, bo w boksie, kurde, no nie wiem, no Heckman, nie wiem, czy on też dużo więcej potrafi od ciebie w boksie, bo na pewno wiem, że w MMA jesteś lepszy od niego, no ale w boksie, kurde... Wiesz co, no zgadzam się, że w MMA miałbym dużo większe szanse, a myślę, że nawet on nie miałby szans ze mną w MMA. W boksie zgadza się, w boksie te szanse jego wzrastają, aczkolwiek uważam, że i tak sobie poradzę. Nie, i wcale nie zamierzam tutaj trzech rund skakać i punktować, tylko idę po knockout i wcale tego nie ukrywam. Nie chciałbym, żeby to skończyło się decyzją. Chciałbym, żeby ta walka skończyła się knockoutem. Chciałbym, żeby właśnie w takim freak fightcie, w takiej dużej różnicy wagi, ten właśnie chudszy znokautował tego grubszego. Cofnijmy się do Prime 1. Podczas Prime 1 tak też był tam Heckman i on tam z panem, który ma nazwisko Cios, miał taką akcję, że podszedł do niego od tyłu i uderzył go w czesło, wtedy się przewrócił, cios. Tutaj dzisiaj dostałeś koszulkę w prezencie, coś tam potrafię, coś więcej potrafię, ale też do ciebie podszedł w takim stylu jak właśnie do ciosa. Czy obawiałeś się, że cię kopnie w krzesło i się wywrócisz? Wiesz co, tak, no trzymałem krzesło. Jak podchodził, to trzymałem krzesło, pamiętając tamtą akcję, ale no nie powtórzył tego. Nie powtórzył, okej, a gdzie masz koszulkę? Leży. Prezentów się wiesz, nie zostawia oczywiście. Bardzo mu dziękuję za prezent. No, przyda mi się do treningów ta koszulka. W porządku. Jeszcze jedno pytanie. Jeżeli wygrasz tą walkę, tego ci oczywiście życzę. Czy jest ktoś następny na twoim celowniku, żeby zneutralizować? Na mojej liście celów nie ma takiego obiektu, który jest wytypowany do zlikwidowania. Zobaczymy. Najpierw ta walka, a później zobaczymy. Okej, okay, a taki jeszcze... Myślę, że też federacja ma jakieś tam, miałaby propozycje. Oczywiście, no jeżeli bym się dobrze pokazał, jeżeli bym wygrał, jeżeli publika by chciała mnie oglądać, to wtedy federacja na pewno kogoś zaproponuje. Ciekawego. Tak, z ciekawości jeszcze. Oprócz tego, że jesteś tutaj, zajmujesz się też, wiem, że chyba coś z samochodami masz wypożyczalnie, dobrze trafia? Zgadza się. To coś powiem, że strollowany szuka wypożyczalni samochodu, żeby tu przyjechać. Jakoś przyjechał z kolegą, który ma auto na gaz, ale sprzedajcie tę informację, może strollowany będzie współpracę. Dziękuję. I kurczę, wypadło mi. Przepraszam, mam trochę tremy, bo to jest... Nic nie szkodzi, nie denerwuj się, nie stresuj. Wiem, jak to jest przed kamerą, więc... Chciałem się zapytać, nie wiem, co chciałem zapytać. Teraz kompletny survival.
O, jeszcze, aha, Maciej Rataj, wy macie jakiś konflikt, albo lubicie się, czy nie lubicie? Jakie są między wami relacje? Nie, nie mamy żadnego konfliktu. Jesteśmy raczej neutralnie do siebie nastawieni, nie mamy kontaktu, więc... Okej, chciałem zapytać, kurde, bo dużo się działo przy tym stole i w którymś momencie już nie wiedziałem, kto z kim ma spinę po prostu. No dobra, dziękuję ci za wywiad. Dziękuję. Powodzenia życia, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję bardzo. Nie ma sprawy. Mogłeś wszystko zmienić. Życie po to masz, by żyć, nie przeżyć. Jak masz komfort, to wyjdź z tej strefy. Wiem, że boisz się ryzyka, łatwiej żyć na kredyt. Wiele razy mogłeś wszystko zmienić. Życie po to masz, by żyć, nie przeżyć. Jak masz komfort, to wyjdź z tej strefy. Wiem, że boisz się ryzyka, łatwiej żyć na kredyt. Wiem doskonale, co to znaczy próbować i przegrać, i ruszyć z miejsca, z powrotem zaczynać od zera. Mówię sobie, satysfakcja...